Przed Państwem ultra realistyczne filmy z Minecrafta. Ostatni tego typu odcinek Wam się bardzo spodobał, więc kontynuujemy tą serię. Dzisiaj obejrzymy sobie kilkanaście ciekawych, realistycznych filmików i ocenimy je od najlepszego do najgorszego. Wy też ocencie mojego wąsa po prawie tygodniu. Muszę go nosić niestety aż do urodzin, czyli do 16 czerwca. Dlaczego go noszę? Napiszcie sami w komentarzu. Jeżeli nie wiecie, to wbijajcie do JJ-ki pod najnowszy odcinek. Jest to odcinek z magiczną kulą. Mam teraz do Was pytanie, czy są na tym kanale jakieś osoby, które lubią fajne budki oraz grają w Roblox? Jeżeli tak, to dobrze się składa, bo ten odcinek powstaje we współpracy z eobuwie.pl oraz marką Adidas. Adventure by eobuwie.pl. Tak nazywa się nowy tryb w Roblox i już Wam tłumaczę, na czym polega ta gra. Gra polega na jak najszybszym pokonaniu turu przeszkód, a podczas biegu musimy uzbierać jak najwięcej Adi Coinów. Następnie Adi Coiny możemy zamienić na diamenty, a diamenty na kozackie nowe buciki. Gra generalnie jest bardzo prosta. Po przejściu kilku poziomów oczywiście musimy zawalczyć z wielkim bossem, a kiedy go pokonamy, to z bossa wypada spora ilość diamentów. Za granie w grę otrzymujemy darmowe bonusy, na przykład zniżki na buty, które możemy wykorzystać w sklepie eobuwie.pl. Na przykład kod rabatowy o wysokości 20 zł otrzymamy, jak otworzymy skrzynię w grze. A kiedy ukończymy 3 poziomy biomu miasto, otrzymamy kod rabatowy o wysokości 50 zł. Każde z butów, które są dostępne w grze, mają konkretne zastosowanie. Jedne są do biegania po mieście, a drugie do biegania po górach. Ja ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem butów Adidas Avryn 3 w kolorze czarnym. Są też dostępne w kolorze białym. I te czarne naprawdę mega siadają. Generalnie buty nadają się do codziennego chodzenia, ale też do biegania. Link do gry oraz do butów oczywiście macie w opisie, więc wbijajcie i napiszcie mi w komentarzu, który z butów Wam się bardziej podoba. Wersja czarna czy też biała. Przed nami do obejrzenia aż 12 filmików, więc zaczynamy. Przed Państwem ultra realistyczna rakieta w Minecraft. Zobaczmy, jaka będzie tego animacja. O! Dźwięki są nowe. Przygotowani do startu. Aha. Są lampy. Te światła są też takie fajne. O, jak się schował. A nie! Wybiera najlepsze miejsce, gościu. 3! Wow! Ale czad! Jak Elona Muska rakieta. Bye bye! Jestem ciekaw, kto jest kosmonautą. Ha! Piesek! Z racji tego, że to był pierwszy film, no to oczywiście dajemy mu pierwsze miejsce. Backdoors w Minecraft. No zobaczmy, połączenie dwóch gier. O kurde. Dzieje się. Tu będzie creepy, coś mi się wydaje. Jeżeli chcecie, abym przeszedł Backdoors, zostawcie łapkę w górę. To nagramy taką serię. Nigdy w to jeszcze nie grałem i nigdzie nie oglądałem, bo zastanawiałem się, czy nagrać tą serię, czy też nie. Więc łapki w górę i może nawet przejdziemy ją wspólnie z JJ-ką. O kurcze. Ale dźwięki. Goni nas, goni nas. Zaraz wyskoczy, nie? Z której strony? Okej. Przestał gonić. I tutaj będzie, patrzcie. Bum! Ach, jednak nie. O! Aha. Dzieje się. Jest i Bobik. Siad. Leżeć. Twist. A, tylko tyle? Myślałem, że będzie coś straszniejszego. Generalnie wszystko spoko, ale rozczarowała mnie fabuła, więc siódme miejsce. Ultra realistyczne potiony. Potiong of Leaping. Okej. Okay. I co on da mu? Woo! Wysokie skakanie. Ale czad. Zmniejszona grawitacja. Siema piesek, jak tu wlazłeś? Bez potionka. Ocean of Crazy. Co? Ho, 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 ho! Wow! Jak po jakichś halucynkach grzybkach. Co jest? No, niezła bajera. Super hot potion. Co? To jest, tu jest lód. Też tego nie rozumiem, ale zaskoczyła mnie ta animacja. Z racji tego, że było zaskoczenie, no to trzeba, moi drodzy, dać to, myślę, na pierwsze miejsce. Zrzuca rakietę. Ultra realistyczny redstone. Ja sam fanem redstone'u nie jestem, nie potrafię tych schematów za dobrze, ale zobaczmy, jakby to wyglądało. Ho, 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 ho. No, wygląda to jak jakieś urządzenie od Nikoli Tesli. Jakaś klatka Faradaya, wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję. Okej. Okay. Wow, fajnie to się zapala. I co tu się wydarzy? Wow! SK?
Super Krystian, albo napiszcie sami skrót, co to mogłoby oznaczać. Animacja całkiem fajna, ale czegoś brakowało, więc myślę piąte miejsce. Ultra realistyczne diamenty. Ej, one są normalne, o co chodzi? No, panie. Uhuhuhuhu. Jak się je rozwali, to w środku są przekozackie diamenty. Spójrzcie na to. Na łeb mu spadły prawdziwe diaksy. No. Powiem wam tak, wygląda to spoko. Zobaczmy, co dalej nas czeka. Laserowy tunel. Coś takiego jak u nas w domu. Jak nie widzieliście jeszcze laserowego tunelu u nas w domu, jak przechodziliśmy, żeby nie zahaczyć o laser, kanał Farelski. Wbijajcie, subskrybujcie, link w opisie. Okej. Uuuu, a tutaj jest piesek, który pilnuje tego diamentu. Władca diamenta. O tak. O tak. I co, jak go weźmiesz, to co się wydarzy? Jak w Indiana Jones? Zaczniecie kamień gonić? A! Piesek siadł tak zwanym dupem. I powiem wam tak, te diamenty były fajne, więc mi się wydaje, że trzecie miejsce im się należy. Ultra realistyczny kociołek Panoramixa. Dał wody. Dał jajko spawnujące. Kostkę. Zawieszkę tą. I dust coś tam. Uuu, bracie, no tutaj coś z tego mocnego może wyskoczyć. Oczywiście, że piesek. Ale jaki to będzie piesek? Piesek lewitujący. Okej. Czy coś jeszcze będzie? Dodatkowo? Czy coś się narodzi z tego kotła? Przeklętego? Niestety nie, a szkoda. No, powiem wam tak. Czuję, że to będzie najgorszy film dzisiaj. 10. miejsce. Ultra realistyczny bacon. Zobaczmy tego bacona. Beacon, pokaż się. Wieża już jest zbudowana. I... wow, okej, okay, okej. Okay. Jest potencjał na wysokie miejsce. Okej. Okay. Fajna animacja. Ale czy coś więcej będzie do tego? Niestety. Więc ten beacon stracił w moich oczach. No ale był chyba lepszy od Redstone'a, więc dajmy mu czwarte miejsce, albo nie, zrzućmy to po prostu. Czwarte miejsce zostawmy na coś lepszego. Ultra realistyczny enchanting table. No zobaczmy, co my tutaj zaklniemy i jak to będzie wyglądało. Wow. Wow, okej, okay, okej. Okay. No, to na pewno pobiło beacon i Redstone. Bardzo fajny pokój magiczny stworzył nam się w koło. Otwiera się teraz książka. Zczytuję jakieś tajemne zaklęcia. I uwaga! Czy wyskoczą nam super enchantowane itemki? Czy to tylko będzie tyle? Mam nadzieję, że coś jeszcze. A, pieska enchantujemy! No dobra. Nie do końca ten filmik się skończył tak jak myślałem, ale uważam, że to była jedna z lepszych animacji i chyba lepsza od diamentów, więc skakuję na miejsce trzecie. Ultra realistyczna pszczółka. Wow! Ale świetna. Zobaczcie, jaka ona jest fluffy. Taka puszysta. Wow. Mega fajnie to wygląda. I co? Do ula wleciała. Niebywała sprawa. No, pokaż. No, dobra. Tu mnie zaskoczyli w tym momencie. Piesek lata na swoim ogonku, jak pszczółka. A tutaj kolejna robotnica. Czy tak wygląda ul od środka? Nie spodziewałem się tego. Jeżeli wy też nie widzieliście nigdy ula od środka, łapka w górę. Za to, że się udało. No, tutaj ocenka będzie wysoka. Mi się podoba. O, gadka wącha. No i wam powiem, moi drodzy, że wszystko spada o jedno niżej i nie wiem, czy nawet Potiona to nie zrzuci. Zrzuci to Potion. Na pierwszym miejscu ląduje pszczółka wraz ze swoim ulem. Z pewnością każdy z nas przeżył Sylwestra przy komputerze. Ja raz 2 lata z rzędu streamowałem podczas Sylwestra i uwaga, jeżeli by były takie kozackie fajerwerki na Sylwestra w Minecrafcie, to by było coś pięknego. O, bardzo fajna animacja. Przydałaby się jeszcze jakaś taka fajna, nie wiem, w kształcie creepera czy coś. Ale i tak mi się podoba. Bum, 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 bum. Animacja fajerwerkowa, bardzo fajna. Dajemy jej, moi drodzy państwo, myślę, no, może nie drugie, ale trzecie miejsce. Przed nami już 2 ostatnie filmy. Ultra realistyczny piasek, sprawdźmy to. Mamy blok piasku. I co? Jak go dotkniemy, to się rozsypie. O! Kowadło spadło. Wow. Jak go dużo jest? Co jest? Okej, okay, kolejna konstrukcja. Wow, był taki silos na piasek, okej. Okay. Okej, okay, tutaj mamy też piaskownicę. Z
spójrzcie na to, on tak będzie wypełniał. Wow. Ej, zarąbiste, bo to się odbija od ściany i się rozsypuje. Naprawdę to wygląda ultra realistycznie. O, piasek mnie zaskoczył, więc drugie miejsce. Nie ma co gadać. Reszta ląduje o jedno niżej. Moi kochani, dodałem jeszcze jeden bonusowy film, o którym niechcący zapomniałem, kiedy tworzyłem tier listę, więc przed nami jeszcze dwa filmiki. A oto właśnie ten film, czyli ultra realistyczne szkło. Co on zrobił? Będzie strzelał z łuku? O! Mega mocne! Że to wyglądało mega realistycznie. Uderzył w sam środek i ten pajączek się taki zrobił przepiękny. Okej, tam jest dispenser, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Mamy pieska, okej, z pogromców mitów. I... Wow! No dobra, mega mocne, mega mocne. I coś mi się wydaje, moi drodzy, że tutaj chyba będzie pierwsze miejsce. I nie mam pojęcia, co teraz zrobić. Ja bym dał to egzekwo z pszczółką na pierwsze miejsce. Drugi piasek. Sprawdźmy ostatni film. Ultra realistyczny kryształ Endu. Zobaczmy, co to jest. Okej, mamy tu wkoło ametysty i wow. No, wygląda to dobrze. Pieska aż podniosło do góry. Fajna animacja, ale czy to tylko tyle? Wygląda to bardzo ładnie, ale czy będzie jakaś fabuła dodatkowa? Pomimo tego, że pieska nam ukradli. Okej, jednak wrócił. Niestety nie było to nic specjalnego. Ląduje na 9. miejscu. Na dzisiaj to było tyle. Dajcie znać w komentarzu, który z tych filmów wam się najbardziej podobał. Moją tier listę już znacie. Na dzisiaj to było tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Wbijajcie też na mojego Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie. Trzymajcie się. Hej!